Cześć, witamy w kolejnym odcinku na temat sprzętu Savage Gear. Tym razem wracamy do klasyki marki, do jednej z pierwszych przynęt, która wyszła sygnowana Savage Gear. Jest to przynęta Alien Eel. Służy ona do trollingu. I aby rozwinąć ten temat, porozmawiamy dzisiaj z naszym testerem, Sebastianem Kalkowskim, który specjalizuje się w tej metodzie. Cześć Sebastianie. Cześć Daniel. Więc... Co nam możesz powiedzieć na temat tych przynęt? Podstawowe słowa, jakie wypowiem, będą banalne. Jest to bardzo, bardzo skuteczna przynęta na duże szczupaki. Występuje w dwóch wersjach wielkościowych. Jest 40-centymetrowy Alien i 30-centymetrowy. Podzieliłbym to na dwa rodzaje. Jak Daniel powiedział, że to jest przynęta do trollingu służąca, jest oczywiście bardzo skuteczna w trollingu, ale dopowiedziałbym tak, że obydwie przynęty są bardzo skuteczne podczas łowienia zrzutu. Ogólnie są to przynęty nurkujące na mniej więcej 3 do 4 metrów. Wszystko zależy od prędkości prowadzenia tej przynęty podczas rzutu. Jeżeli ją prowadzimy szybko, to pracuje nawet na metrze, dwóch metrach pod powierzchnią wody. A jak poprowadzimy ją wolniej, potrafi zejść nawet na 4 metry z jakimiś przestojami podczas prowadzenia, gdzie ta przynęta zejdzie na pewno na 3-4 metry. Większa wersja zrzutu zejdzie standardowo na 3-4 metry. W trollingu jesteśmy w stanie sprowadzić tą przynętę na około 5 metrów, czasami wypuszczając linkę dalej od łodzi, jesteśmy w stanie wypuścić ją na ponad 5 metrów. Obydwie przynęty, powiem tak, to są jedne z podstawowych przynęt używanych przeze mnie na duże szczupaki, łowię na nie naprawdę duże ryby. Złowiliśmy w ostatnim sezonie, w tym sezonie złowiliśmy na alieny co najmniej kilka ponadmetrowych szczupaków. Największą rybę, jaką w tym roku złowiliśmy na tą przynętę, miała 111 cm. Ogólnie obydwie przynęty występują teraz w 7 kolorach. Najczęściej jest to perła połączona z czarnym, z niebieskim, z oliwkowym. Są dwa kolory fluo z pomarańczowym grzbietem i z zielonym grzbietem. Jest także nowa wersja, która jest w kolorze złotym. Porozmawiajmy może trochę na temat konstrukcji tych przynęt, jak są one wykonane i na co wpływa taki, a nie inny dobór materiałów, uzbrojenia. Więc tak, przede wszystkim są wykonane z bardzo twardej gumy, odpornej na ugryzienia szczupaków, na rozerwania gumy. Naprawdę ta guma po kilku atakach szczupaków, dużych, małych, średnich, nadaje się dalej do łowienia. Nie ma tak, że po dwóch, trzech braniach trzeba tą przynętę zmienić na inną, bo albo przestaje dobrze pracować, albo po prostu jest tak pocięta, że nie da się nią łowić. Zaletą oczywiście tych przynęt jest to, że są uzbrojone w duże kotwice, bardzo ostre przede wszystkim. Tutaj widać na tym alienie większy taki systemik, dzięki któremu wpinamy tą kotwicę i ona nie lata nam tutaj przy głowie tego aliena. Co często powoduje przy takich dużych przynętach i dużej kotwicy przy rzucie splątanie się o przypon tej kotwicy, no i niestety ściągnięcie przynęty z powrotem, żeby jeszcze raz nią rzucić. Tutaj jest to bardzo fajnie rozwiązane. W mniejszym alienie ciekawostką jest także przednia kotwica, bo jest to dwuramienna kotwica. Tutaj jest taki systemik, który widać z gumy, gdzie po rozgięciu tej kotwicy nakładamy i się bardzo fajnie trzyma. Drugą ciekawostką jest też to, tutaj jest też taki kawałek gumy, gdzie możemy dozbroić dodatkowo też kotwicą taką dwuramienną i wpiąć ją po prostu w tą gumę. Okej. Dla kogo byś polecił tego typu przynęty? Na jakie wody? Polecam każdemu naprawdę początkującemu wędkarzowi, który łowi szczupaki, szczególnie mniejszy model do łowienia zrzutu. Jest to naprawdę, mimo tego, że jest to ciężka przynęta, bardzo łatwo się nią rzuca. Nie ma problemu z zarzuceniem tej przynęty na dużą odległość, a przy prowadzeniu ta przynęta nie stawia zupełnie oporu. Większą przynętę polecam głównie do łowienia na trolling. Można też, jak mówiłem wcześniej, łowić tą przynętą zrzutu, ale jest bardziej optymalna do łowienia na trolling z tego względu, że przy rzucaniu tą przynętą już trochę ona stawia oporu podczas wyrzutu
i nie rzucimy nią tak daleko jak mniejszą wersją. Oczywiście przy zastosowaniu odpowiedniego zestawu możemy bez problemu rzucać także i tą przynętą. Przynęta ta posiada bardzo dużo ciekawych elementów, które wpływają na jej agresywną pracę. Powiedz, jak ta przynęta zachowuje się w wodzie i jak ona wpływa na szczupaka. Tak, tak jak Daniel powiedział, przynęta jest skuteczna i ma właśnie skuteczną pracę. Jest to przynęta ogólnie pracuje statycznie, tak? Czyli głowa tej przynęty idzie równo po wodzie, ale ogonek pracuje bardzo agresywnie, cały czas się skręcając na boki, na lewo, na prawo. Dodatkowym elementem wabiącym są te dwa małe śmigiełka, które podczas pracy falują bardzo intensywnie i to także jest na pewno dodatkowym bodźcem do zwabienia ryby do ataku. Wiemy już, że jest to przynęta bardzo silnie wabiąca szczupaka, uniwersalna, pozwalająca na wykorzystanie jej przez bardziej i mniej doświadczonego wędkarza. Także co, Sebastian? Tak, no jedyne co można powiedzieć na koniec, że polecam tą przynętę każdemu łowcy szczupaków, obojętne czy jest bardzo doświadczonym wędkarzem, czy początkującym. Na pewno znajdzie w tej przynęcie zastosowanie na wielu łowiskach, na płytkich, na głębokich, na łowieniu w jeziorach, czy na rzekach, czy chociażby na szwedzkich szkierach. Można nią łowić i nad zielskiem, i nad kamieniami, i obławiać główki, i łowić w toni. Więc polecamy tą przynętę każdemu wędkarzowi. Także zapraszamy do sklepów i widzimy się nad wodą.